Nie, że chciałbym się jakoś specjalnie ciskać i wymądrzać tutaj na temat piłki nożnej, ale w ostatnim filmie, w którym mówiłem, że 2-centymetrowy spalony to jest przesada i przesada jest sprawdzać, czy piłka rzeczywiście była na spalonym za pomocą elektroniki i że błędy sędziego są wliczone w melodykę gry i że w ogóle wszystko powinno być luźniej, a nie elektronicznie, tak mówiłem w ostatnim filmie, a teraz to, co się stało w meczu pomiędzy Hiszpanią a Niemcami, to była następna dziwna co najmniej sprawa. Najpierw sędzia powiedział, że nie było ręki, mimo że ręka była niewątpliwie pewna, widoczna i nie było dyskusji, że było zagranie ręką. No fakt, że uznał ją, że była nabita, mógł nie uznać, niech mu będzie, może tak, może nie. To jest właśnie urok tej gry, że według sędziego była nabita i nie należał się karny, a według prawdopodobnie piłkarzy niemieckich i komentatorów, którzy komentują tą przegraną w tej chwili w prasie niemieckich, była i jakby był karny, to by Niemcy na pewno strzelili gola i że przez sędziego, który wtedy tej ręki nie uznał jako ręki, to przegrali mecz i tak dalej, tak pisze prasa niemiecka dzisiaj. Niewątpliwie dla mnie w tym wczorajszym meczu Niemcy-Hiszpania inna rzecz była troszeczkę bulwersująca. Pisaliście mi w komentarzach pod tym filmem, gdzie się ciskałem o 2-centymetrowego spalonego, że ma być dokładnie, że jak jest spalony, to jest spalony. Jak jest 2 cm, to jest 2 cm, ale jest spalony. A tutaj sędzia na koniec dogrywki dolicza 3 minuty czasu, ale po 3 minutach nie kończy gry, tylko grają piłkarze jeszcze co najmniej 1,5 minuty. Czyli nie dość, że przedłużył dogrywkę o 3 minuty, co mu wolno, to przeciągnął tą 3-minutową grę jeszcze o dodatkowe 50%, o 1,5 minuty. I według mnie to jest zupełnie nie okej. To wyglądało tak, jakby czuł się winny tego, że nie zaliczył tej ręki i Niemcy wtedy nie strzelili z karnego gola, chociaż może by w ogóle nie strzelili, to teraz przedłużył grę i czekał, aż Niemcy wykonają swoją ostatnią możliwość, ostatnią akcję pod bramką Hiszpanii i być może strzelą gola. Z jednej strony to w sumie słusznie, ponieważ jakby strzelili gola, byłoby 2-2 i byłby remis, to wtedy musiałoby być karne i byłoby jeszcze więcej fanu i jeszcze więcej atrakcji i jeszcze większy show. Ale z drugiej strony, jeśli sędzia dolicza 3 minuty gry, to po 3 minutach tą grę powinien skończyć. Ja rozumiem 3 minuty i 10 sekund, nie? Albo 3 minuty i 15 sekund, ale nie po 4,5 minutach. Te 4,5 minuty, dodatkowe 1,5 minuty, które grali piłkarze, to według mnie jest handicap dla drużyny niemieckiej. Chodziło o to, żeby oni jeszcze pograli i być może strzelą gola, być może nie przegrają tego meczu na mistrzostwa, które odbywają się właśnie w Niemczech. Być może, jeśli Niemcy by wygrali ten mecz, to wtedy wszystkie strefy kibica zarabiałyby dużo więcej niż będą zarabiać w momencie, kiedy Niemcy ten mecz przegrali i dalej w półfinale już grać nie będą. No nie wiem, wszystko to mi się wydawało bardzo, bardzo podejrzane i szczerze mówiąc, to mi się nie podoba. To, co wczoraj zrobił sędzia, przeciągając ile się da dogrywkę, to było według mnie nie okej. Jeśli to nawet było okej względem Niemców, to było nie okej względem Hiszpanów. I być może właśnie dlatego Hiszpania wygrała ten mecz. Nie wiem, nie znam się. A jak wy sądzicie? Listek Elf. Pozdrawiam ze Stuttgartu.